Śmierć weszła w świat przez nieposłuszeństwo jednego człowieka. I życie wchodzi w ten świat poprzez posłuszeństwo jednej osoby, Matki Bożej. Ona jest tą, która pokazuje nam, jak żyć i jak umierać w Bogu. Ojcowie Kościoła, kiedy mówią o Matce Bożej, to bardzo często porównują ją do Ewy. Święty Justyn Męczennik, święty Ireneusz nazywa Maryję nową Ewą. Dlaczego? Dlatego, że to, co zostało zgubione przez Ewę, odnalazło się w Maryi. To, co Ewa związała przez swoje nieposłuszeństwo, zostało rozwiązane posłuszeństwem Maryi. Maryja jest doskonałym człowiekiem, tym, który najbardziej żyje w Bogu. Jej posłuszeństwo podczas zwiastowania otworzyło ludzkości zupełnie nową perspektywę. Tak jak nieposłuszeństwo Ewy otworzyło nową perspektywę. Tą, w której żyjemy teraz. Życie po grzechu pierworodnym. Życie, w którym jest śmierć i w którym jest cierpienie. Przyjęcie zaproszenia ze strony Pana Boga, aby stać się Matką Odkupiciela, rozpoczyna zupełnie nową historię. Rozpoczyna zupełnie nową przygodę ze śmiercią i z życiem. Maryja jest tą, która najpełniej pokazuje nam, jak żyć i jak umierać w Bogu. Nie wiemy, czy Maryja umarła. Biblia nic nie mówi o odejściu Matki Bożej z tego świata. Tylko w tekstach apokryficznych mamy opisaną śmierć Matki Bożej, jej wniebowzięcie czy zaśnięcie. Różnie ten moment jest nazywany w tradycji Kościoła, i tak naprawdę do dzisiaj Kościół nie mówi nam nic na temat śmierci Matki Bożej. Niektórzy z teologów zakładają, że Matka Boża najpierw zmarła, a potem została od razu wskrzeszona i z duszą i ciałem wzięta do nieba. Inni natomiast mówią, że Matka Boża od razu została wzięta do niebieskiej chwały. Temat ten jest otwarty. Dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej mówi nam tylko tyle, że Maryja po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Nie wiemy, jak to wyglądało w przypadku Maryi. Czy przeszła przez bramę śmierci? Czy doświadczała śmierci w taki sposób, jak wszyscy my doświadczamy? Jan Paweł II raczej przychylał się ku tej hipotezie, że jednak Matka Boża, tak jak my wszyscy, doświadczyła śmierci, a dopiero następnie została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Inni teologowie mówią, że zasnęła i została wzięta do niebieskiej chwały. Natomiast dla nas i dla naszego przeżywania śmierci najważniejszy jest moment nie śmierci Matki Bożej, ale moment zwiastowania, moment posłuszeństwa i moment pokory. Jak możemy przygotować się na własną śmierć? Poprzez posłuszeństwo i pokorę. Ślub posłuszeństwa składany w zakonach ma nas uwolnić od własnego egoizmu. Nie ma nas pozbawiać absolutnie wolności czy zdolności myślenia, osądzania własnego sumienia. Ma nas uwolnić od naszego egoizmu, od miłości własnej posuniętej do tego stopnia, że jesteśmy w stanie odrzucić Boga. Posłuszeństwo leczy nas z próżnej chwały, z własnych pomysłów na nasze życie. Dlatego ten malutki moment
w życiu Matki Bożej jest tak ważny w zrozumieniu, czym jest śmierć. Bo przyjęcie śmierci wymaga również posłuszeństwa. To nie jest coś, co sobie zaplanowaliśmy, nawet jeżeli takie próby są podejmowane. Śmierć jest czymś, co otrzymujemy od Pana Boga. Bóg jest Bogiem życia i śmierci i tylko On ma prawo powoływać nas do siebie, kiedy przechodzimy przez bramę śmierci. I przygotowujemy się na to poprzez bycie pokornym i bycie posłusznym. Może trudno jest sobie to wyobrazić, jeżeli nie jesteśmy w zakonie, ale przecież każdy z nas przyjmuje jakieś zobowiązania w życiu. Małżonkowie składają przysięgę małżeńską, mają zobowiązania wobec dzieci i przede wszystkim tej rzeczywistości trzeba być posłusznym. Jeżeli przysięgałem wierność małżonce, to to jest jakby stały wektor mojego rachunku sumienia. To jest coś, co muszę stale weryfikować. Czy jestem posłuszny temu, co przysiągłem na ślubie? W zakonach jest łatwiej, ponieważ ślub posłuszeństwa jest wpisany w ramę życia zakonnego. Natomiast każdy z nas, niezależnie jaką formę życia prowadzi, może znaleźć taką przestrzeń, gdzie to posłuszeństwo jest jawne i widać, jak ono się ma w życiu realizować. I sztuka umierania samemu sobie to jest sztuka posłuszeństwa i pokory. Być może ten krok jest najtrudniejszy i ta reguła jest najtrudniejsza ze wszystkich reguł, które wymieniłem podczas tych rekolekcji, ale wydaje mi się, że to jest taka reguła, którą można stosować stale, wszędzie i zawsze, ponieważ ona dotyczy nas i naszego stosunku do świata, który nas otacza. Zobaczmy, że pokora jest takim momentem, kiedy otwiera się nad nami niebo. Kiedy Bóg daje nam swoją łaskę. Sakramentów nie możemy wziąć sobie sami. Sakramenty otrzymujemy od kogoś. Zawsze jest ktoś, kto nam daje sakrament chrztu, sakrament małżeństwa, sakrament święceń. Nie możemy ich wziąć sami. Amerykańska poetka Denise Levertov pisała w jednym z wierszy, że błąd Adama i Ewy polegał na tym, że wzięli sami to, co Bóg chciał i tak im dać. Że gdyby poczekali trochę, to Bóg sam dałby im ten owoc, który oni sami zerwali. I na tym polega właśnie nieposłuszeństwo i egoizm. Sięgamy po to, co Bóg nam może tylko dać. Są takie rzeczy, których sami wziąć nie możemy. Czymś takim jest łaska, która jest nam udzielana. Ona może nam być tylko dana. Natomiast tym, co otwiera nam możliwość otrzymania tej łaski, jest nasza pokora i posłuszeństwo. Proste fiat, tak powiedziane Bogu. I za każdym razem, kiedy mówimy Bogu tak, również uczymy się umierania. Uczymy się pozostawiania własnego życia, własnego osądu, własnego mniemania na jakiś temat, a zostawiamy miejsce Panu Bogu. Ostatnia reguła jest najprostsza ze wszystkich. Mów zawsze Bogu tak. I wtedy w momencie śmierci, kiedy przyjdzie ten moment, który bardzo często napawa nas lękiem, również powiesz Bogu tak. Jest wiele innych sytuacji, które napawają nas lękiem. Pandemia, brak stabilności finansowej, kolejne dziecko, które pojawia się w rodzinie, kolejne przenosiny zakonnika do innego klasztoru. Wszystko to może napawać nas lękiem,
ponieważ wchodzimy w zupełnie nową sytuację, której nie znamy. Jeżeli mówimy wtedy Bogu tak, przygotowujemy się również tym samym na naszą śmierć, bo ona jest mimo wszystko dla nas czymś nie w pełni odkrytym i zasłoniętym. Dlatego wchodzimy w pewną niewiadomą, a to zawsze budzi w nas lęk. Siódma reguła sztuki umierania. Mów Bogu zawsze tak.